Hej, witajcie! Dzisiaj przygotowałem dla Was grę z 1988 roku o tytule Cabal. Grę wydała firma TAT Corporation, z tego co tutaj przed chwilą zobaczyłem. A chodzi w niej po prostu o to, żeby strzelać. Jesteśmy na jakimś tam polu bitwy i po prostu strzelamy. Także bądźcie razem i spróbujmy sobie wspólnie zagrać. Na początek wrzucamy 3 żetoniki, tak jak to zwykle bywało. 3 żetony wrzucone i rozpoczynamy rozgrywkę. O właśnie, chyba się rozpoczęła. Ja w tą grę jeszcze nie grałem, mówię od razu. Aha, czyli po prostu tu musimy wycelować w... Oho. O, właśnie mi zabili chyba. Nie wiem, ile jest żyć. Aha, czyli po prostu mogę sobie w ten sposób strzelać. Patrzę, czy tu gdzieś jest ilość amunicji jakaś limitowana, ale nie widzę. Nie widzę ilości amunicji. O, pocelowali znowu we mnie. No dobrze. Można tutaj te granaty rzucać. Nie wiem, ile tych granatów mam. Dobra, ładnie. O, tutaj rzucimy sobie granata. Ładnie. O, udało mi się, ale im się też udało. Continue. O, fajnie, że jest kontynuacja. O. No. Oj, znowu już we mnie pocelowali. No dobrze. Tam jakiś jest pojazd. Czekajcie, bo postać oczywiście się przesuwa razem z tym celownikiem i w momencie, kiedy widzę, że nadlatuje pocisk, to ja muszę uciekać. I to mi utrudnia bardzo skutecznie celowanie właśnie. Także... A, już nie mam więcej granatów, patrzcie. O, masz, granatów już nie mamy. No dobra. W takim razie... W takim razie tak spróbujemy coś tutaj powalczyć. O, udało się. Przeszedłem pierwszą planszę. Bo level to dalej widzę pierwszy jest. O, tutaj blisko, blisko. Tutaj tymi trzeba się zająć. O, masz, ładnie. O, straszne te odgłosy, te efekty dźwiękowe są, nie wiem, czy słyszycie, bo nie wiem, jak tu z poziomem głośności. W każdej grze jest troszeczkę inaczej tutaj ta głośność moja, więc... Ojejku, widzicie? No ciężko jest, mówię, jednocześnie uciekać tym człowieczkiem i tym żołnierzem w zasadzie i jednocześnie celować, bo w momencie, kiedy jadę w prawo, to po prostu on mi w prawo jedzie, nie? A w momencie, kiedy się przesuwam w lewo, ten celownik też mi ucieka. O, widzicie? Był jakiś tam granat. O, zabili mnie. Był jakiś tam granat, continue, no continue, którego nie wiem, czy udało mi się podnieść. Tu by się przydało w ogóle, słuchajcie, dwie osoby do grania w tą grę i jedna osoba by po prostu uciekała tym żołnierzem, a druga celownikiem posługiwała się. O. Oj, oj, oj.
Dobra. Dobra. Oj, oj, oj. Dobra, udało się. No taka gra, taka sobie powiem, jak na 88 rok, to chyba ta grafika jakaś niezaspecjalna jest, wydaje mi się. O, udało się go załatwić. O, wszystko się rozwaliło już teraz. Idziemy dalej. O, level trzeci. Nie, level pierwszy, ale plansza trzecia. No i co? O, tu teraz granatami we mnie walą, patrzcie. Takie sprytne. Continue, a nie mamy już continue. Dobra, wrzucamy sobie 10 kredycików. O, 11 mi się wrzuciło, dobra, niech będzie 11. Niech mu będzie 11. Oj. Dobra. No nie, no to jest ciężkie sterowanie, powiem wam. Bo w tym momencie mamy dodatkowo, musimy uciekać i jednocześnie sterować tym czymś. To już nie jest proste, naprawdę nie jest proste. No, tutaj niestety ciężko jest. Miałem ten karabin taki maszynowy szybki, a z powrotem mam ten taki wolny, nie wiem dlaczego. Chcę, wiecie, może przełączę sobie na analogowy. Zobaczymy, jak będzie teraz. Może być lepiej? Może gorzej, nie wiem. O. Nie wiem, czy się udało tego helikoptera zestrzelić, wątpię. Nie, przełączę jednak z powrotem chyba na ten cyfrowy. Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej. O, rozwaliłem teraz. Ale mnie rozwalił też. Także 1:1. Nie, no ciężko się tym steruje. Naprawdę, słuchajcie, ciężko. Ta gra powinna być przeznaczona ewidentnie dla dwóch osób. O, no bo chcę teraz strzelać, no to muszę uciekać przed tym, przed kulami. No i teraz albo strzelanie, albo celowanie, bo to się tym samym joystickiem robi. Takie trochę pomieszanie z poplątaniem. Dwa joysticki powinny być idealnie do tego celu. A niestety jest jeden. No dobrze. A, po mnie. O, wali się wieża. Dobra, plansza czwarta levelu pierwszego. Dobra, bierzemy ten bonusik. Dobra, ojojoj. Zdążę wziąć tych? Nie, nie zdążę. W momencie, kiedy tracę życie, to niestety już nie nadążam w tym momencie, żeby brać te bonusiki, które tam się gdzieś, prawda, o, tutaj mnie zestrzeli.
A, tam jest ten z celownikiem. No właśnie, trzeba jeszcze ten celownik odpowiednio... Sześć kredytów zostało, słuchajcie. O! No niestety. O, miałem tą lepszą spróbę, ale... Niestety, nie dla psa prywasa. A nie, może wziąłem. Wziąłem, znaczy zestrzeliłem. Dobra, granacik. O! No niestety nadziałem się tym razem. No nie udało się. Ostatnie 5 kredytów. Dobra. No. Oj, oj, oj. Za późno. No właśnie, tu jeszcze rzucanie granatami, strzelanie. Wszystko jest, że tak powiem, dokonywane w ten sam sposób. Niedobrze, niedobrze. Powinny być dwa joysticki. No być może w oryginale były dwa, ale tu mam niestety jeden. O! Co, przeszliśmy? Oj, to może być ciężko, bo patrzcie, nawet jak kontynuacja jest, to ja, że tak powiem, no od początku. Znaczy, przy stracie życia od początku zaczynam jak gdyby tą misję, nie? Dobra. I patrzcie. No muszę albo uciekać przed tymi bombami, albo celować w niego. No albo jedno, albo drugie. Dobra, tu se tak stanąłem, nie? Tu se tak stanąłem, ładnie. O, widzicie, minimalnie za daleko i już koniec. Każda utrata życia to jest zaczynanie od początku. Nie wiem, czy to mi się uda, słuchajcie. Inaczej, może w ten sposób najpierw próbujemy pounikać. O.
Dobra. Teraz strzelamy. Teraz uciekamy. Uciekamy. No i patrzcie. No nie dało się inaczej. No i zaczynamy od początku. No to jest ciężko, ciężki etap do przejścia. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Co rzucać, kurczę. A inaczej, spróbuję strzelać w te pociski, które on tam wysyła. Nie wiem, czy to coś da mi. A, tylko weź wyceluj w to jeszcze. No i z powrotem zaczynam. Jeden kredyt został. Także marnie to niestety, słuchajcie, widzę. No nie wiem, jak to w to grać. Ostatni kredyt. Tu mi się udało. Tu już się nie udało. Co, uciekać cały czas przed tymi bombami? No nie wiem, o co tu chodzi. Jaką tu strategię należałoby przyjąć? O, widzicie? Nie ma szansy nawet, żeby spróbować go cokolwiek zaatakować, bo mogę tylko próbować strzelać w momencie, kiedy... No tu mi się udało. Mogę strzelać tylko w momencie, kiedy on bomb tych nie wyrzuca, tak? A jak on co chwilę wyrzuca, więc co? No, tu mi się udało. Tu muszę jakoś w środek wejść. No i nie udało się. Nie, no nie mam pomysłu, no co, granatami go traktować cały czas? Dobry pomysł. No i w ten sposób skończyły mi się życia i skończyły mi się kredyciki. No zobaczmy, czy będzie wpis. Zobaczmy, czy będzie, słuchajcie, wpis. Koniec gry. No i wpisu nie ma. Niestety wpisu nie ma. No nic, mówi się trudno. Mówi się trudno, żyje się dalej. To tyle ode mnie na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do kolejnego odcinka zapraszam. Cześć!